O, Czesławianie, my nie miłośnicy jego piosenek wiedzą wszystko. A któż z nas nie jest miłośnikiem piosenek Czesława Niemena? Mówimy o ostatnim sukcesie Czesława. To jest dla mnie bzdura kompletna. Wielu młodych ludzi na przykład w listach do mnie pisze, że chcieliby być sławni, podziwiani. Po co? Dobrze, dobrze. Nie no, jak to dobrze? A co, to źle było? Co ty? No co chodzi? No co chodzi? No ty pilnuj swojego tam. Proszę. Słucham? No to słucham, nie słucham, tylko kiks. Stary, jak będziesz kiksował, to naprawdę wyślę cię do Europy. No słuchaj, Armstrong też kiksuje, wybacz. Proszę? Armstrong też kiksuje. To dalej jest diabełka. Powinieneś tam diabełka mieć też, no co jak kwiat, aniołki, diabełki, wszystko musi być. O, co to, to nie też. No ty od razu o tych Jarzyna. Nie, wygłupiamy się zamiast pracować, no. No to róbmy. Bierzmy łopaty. No jedźmy. Panowie, ogólne jakieś takie. Na baczność go trzeba postawić, na baczność. Coś baczność. No proszę. Byś miał zaprawę przed tym. Patrz, patrz jaki zły, widziałeś go? Oj, nie bądź zły. Księdzie. Widocznie dzisiaj za mało kaszyc jadł i... Nie dlatego, no nie wiem. Jak się postara, to... Weźmiesz tu powietrza, to przeczerwie cię. Mało pracowity, kurwa. Ten instrument to tylko od ciebie, od duszy zależy, a nie od istoty. No pewnie. A ja. Szaleństwem i natchnieniem duszy, moim pięknym i jedynym sukcesem. Każdy człowiek goni za sukcesem. Jest wiele odmian sukcesu. Na przykład kogoś pobić. Ten zwycięzca odnosi sukces i się cieszy z tego. No i inne sprawy, na przykład okantować. Sukces!
siebie swych ramionach zapomnieć o istnieniu świata i usłyszeć jak szalone serce drży. Potwornie. Kupcie sobie kilogram stroju. Gramy jak umiemy, stary. Z takim graniem to... Na dancingu tak się gra. Kiedyś poszedłem do restauracji. Zresztą kategorii S. Portier w żaden sposób nie chciał mnie wpuścić. Ja pytałem dlaczego. Nie tłumaczył mi w ogóle dlaczego. Nie wolno, nie ma miejsc. Ja mówię, dobrze, to ja pójdę, sprawdzę. Nie chciał mi przyjąć płaszcza, więc nie mogłem sprawdzić. Ale w końcu jakoś mi się udało i rozmawiałem z kierownikiem, który mnie poznał wreszcie. Się tłumaczył, że ma zarządzenia takie, że nie wolno. Ale mnie oczywiście wpuścił. Ja nie skorzystałem, bo byłem oburzony. Co znaczy, co go obchodzi, kto ja jestem i jak wyglądam. Przecież to o niczym nie świadczy. Już czas! Moim zdaniem krzyk na przykład może być równie piękny. Hej! Co, co? Zagraj, no. No to nie było zauważalne, mogło źle do końca. Nie jest. Gdzie jak dzielę w muzyce, to trzeba być uczciwym. Umówmy się od razu. Doceniam uczciwość. Jak tam byłem? Nic nie byłem. Wszystko czyściutkie jest. W ogóle dziwię się wszystkim, którzy określają młodzież długowłosą jako młodzież chuligańską. Dlaczego ci ludzie w ogóle nigdy nie zwracają uwagi na przykład na takich starszawych facetów przystrzyżonych bardzo króciutko? Przestrzyżonych bardzo króciutko, stojących pod kioskiem z piwem. Pijanych absolutnie. Nylonowe koszule i krawaty na gumkach. No, ale widocznie mają taki gust. Mnie się to nie podoba. Zresztą na ten temat ja będę chciał szerzej powiedzieć. W piosence przygotowywanej przez siebie o tytule Białe koszule, czarne dusze.
przyjadł? Bo ja już nie pamiętam. Co? No samo wejście. 4. O, ja się ładnie ubieram. Wszyscy tak powinni się ubierać. Sukces to znaczy zamknąć ciebie w swych ramionach, zapomnieć. Ale czy ty przypadkiem nie śpiewasz za blisko mikrofonu trochę? Słychać te nie szmery. Nie wtrącaj się. Szmery, no jak to nie wtrącaj się? No? To nie wtrącaj się. Jak tak będziemy mówili, stary, to ja też powiem, nie wtrącaj się. Są niepotrzebne efekty akustyczne, bracie. Właśnie, że bardzo potrzebne, stary. No. Nie wiem. Nowa technika, nowe brzmienie. Na pewno mnie nie zmusisz do tego. Się umówmy od razu. Dobrze, umówimy się od razu. No. Śmieszy mnie jeszcze jedna sprawa. Bo jest rzeczywiście śmieszna. Mianowicie spór powszechny na temat odmiany mojego nazwiska. Niemna czy Niemena. Moje zdanie jest następujące i bardzo krótkie. W obydwu wypadkach jest to poprawne. Nigdy się nie zastanawiałem, czy byłem szczęśliwy. Ponieważ jestem zbyt świadom w ogóle sensu istnienia. Sukces dla wielu ludzi miarą jest fortuna, a dla mnie tylko twoje oczy, twoje usta, mój sukces to ty.